A podciągniesz się? Wow. Super. Mogę jeszcze. Ekstra. Olek dostał od dziadka drążek tutaj do podciągania się i ćwiczy. Codziennie próbuje podciągać się, wiecie, walczy z tym drążkiem. I bardzo dobrze, to jest bardzo dobre ćwiczenie podciąganie. Rozwija mięśnie. Pięknie. Jeszcze mam coś pokazać? No, co chcesz jeszcze pokazać? No, krzesło, dobra, dawaj. I co teraz? I spróbuj. To jest tak nadchwyt i podchwyt. Tak, to się chyba tak nazywa, no. Puszczasz się. O, super! O, idealnie na brodzie nie wisz, musisz się podciągać. Ekstra. A, jeszcze takie coś dostał. I będzie ćwiczył, żeby mieć tutaj żyły, tak? Auć. Boli. Boli. Olek wkręcił się w ćwiczenia siłowe. Będzie mały siłacz. A ja właśnie próbuję zedytować film, który już jest na kanale opublikowany, bo zobaczyłam, że się chochlik wkradł i jeden plik się zapętlił i dwa razy był nagrany, znaczy dwa razy był wrzucony do filmika, więc no próbuję to naprawić. I właśnie się przetwarza. Hej, witam was kolejnego dnia. Ostatnio moja systematyczność w nagrywaniu takiego, wiecie, jednego vloga z jednego dnia jest po prostu żadna. Ale wam to chyba nie przeszkadza, że będzie, są takie zlepki z kilku dni. Tak po prostu jest mi łatwiej teraz nagrywać, więc póki co tak będzie. Jeszcze nie wiem jak vlogmas, bo chciałabym w grudniu nagrywać vlogmasa, ale nie wiem, jak muszę jakoś to przemyśleć, jak to zorganizować, żeby to było ciekawe dla was i żeby w miarę często to się pojawiało. Bo nawet się nie łudzę, że będą codziennie. Myślę, że będzie super, jak będzie co drugi dzień. Tak będzie chyba mi najwygodniej. Ale wiecie co, nie planuję, bo no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W praniu, bo tak chyba najlepiej. Mamy już w końcu weekend wolne i jest mąż w domu, więc też mi jest trochę łatwiej. Ja od rana dzisiaj bardzo pracowicie. Upiekłam już sernik, już właśnie się studzi w piekarniku, zaraz wam pokażę, bo mi tak wyrósł. Tylko wiadomo, że on opadnie, no bo to jest sernik, no to... już ogarnęłam w miarę siebie, tylko się nie ubrałam. Juleczkę też już ogarnęłam, Olka też. musimy też pojechać na zakupy, bo w lodówce już powyjadaliśmy wszystko, co było. I zostało nam trochę sera i parę jajek, więc dalibyśmy radę przeżyć, ale w sumie możemy pojechać na zakupy. Z dobrych wiadomości jest to, że kolega, który jest mechanikiem, powiedział, że mi zrobi auto i dzisiaj mam mu podstawić po południu. I powiedział, że mi wymieni te kable, nie kable, wężyki od chłodnicy, bo to właśnie ten wężyk szczelił. No i co? Wczoraj byłam jeszcze odebrać zamówienie z Rossmana, ale takie drobne, wiecie, jakieś tam pieluchy dla Julki. Bo i te Bambi Boo zamówiłam teraz, bo była fajna cena, promocja jest, więc jej wzięłam te pieluszki. Wzięłam jeszcze jej na próbę taki mały balsam do ciała z mi... A zaraz zobaczę, jaki tam firmy. Bo mam z tego krem do buzi dla niej i żel pod prysznic... Ona jeszcze prysznica nie bierze. Żel do kąpieli i są fajne, ładnie pachną takie z awokado. Kurczę, nie pamiętam nazwy. Zaraz wam pokażę. Jak na razie te kosmetyki się fajnie zrodzają. I wzięłam taki mały balsam do ciała. No bo wiecie, dla niej to tam odrobinkę się używa, więc na razie mi ten starczy. Bo duży kosztuje 70 zł w Rossmanie i tak trochę dużo. Poszukam gdzieś, może jest taniej. Ale na razie wzięłam ten mały, zobaczymy, czy w ogóle, wiecie, jest wart, czy jest jakaś różnica. Bo teraz mamy Hipa też. Używam. I ten Hip też jest spoko, ale tam mi po prostu bardziej zapach odpowiada. Dobra, jeszcze Wojtek wrócił ze staroci, jak co sobotę. I też parę łowów przywiózł do domu, więc wam zaraz pokażę na dole, co tam jest. Dobra, pokażę wam serniczek, bo stygnie jeszcze w piekarniku. O, już opadł. Taki był wysoki, jeszcze raz taki jak blaszka. Ale już opadł, bo już kilka minut się studzi tutaj. No ale wypiekł się pięknie jeszcze pod przykryciem, żeby się nie spalił. Tutaj jeszcze robimy szpinak z serami pleśniowymi.
O, muszę przemieszać, żeby mi się nie spalił. To jest szpinak w liściach. Ostatnio taki nam najbardziej smakuje. Ale to będę jadła tylko ja z Wojtkiem, bo ale to oczywiście szpinaku to nie ruszy, bo zaraz będzie padał, że jest blech. Pewnie dlatego, że tu jest tyle serów pleśniowych, no to wiecie, dla dzieci to takie inne smaki. No proszę, jak tobie dobrze. Pobujają, nie? Czekaj, o, złożymy to. O! Dzisiaj jest taka świąteczna. Co prawda, i nawet skarpetki ma takie świąteczne. Co prawda do świąt jeszcze kawał drogi, ale... Body po prostu pasowało i nam czerwony pasował do spodenek, bo kupiłam mi ostatnio takie spodenki z zajączkiem i z myszką mini, więc czerwony do czerwonego. Taka dzisiaj jestem świąteczna. No i czas, żeby pokazać wam dzisiejsze łowy ze staroci. Czekajcie, zapalę lepsze światło. O, teraz będzie widać. Tak, dzisiaj jest 6 kieliszków. Takich na nóżce. Zobaczcie, jakie ładne, z takim liściem grawerowanym. Takie. Taki dzbanek. Też ładny, grawerowany. Całkiem duży będzie, wiecie, jak będą goście, czy coś na wodę. Taką miskę dużą. O, na sałatkę. To jest w ogóle hit. Zobaczcie, dwie ceramiczne miseczki. Widać, że bardzo stare. Podejrzewam, że jest to Bolesławiec. Tylko wiecie, taki Bolesławiec XIX wiek, bo tak nam się wydaje, że to mogą być z XIX wieku miski, patrząc na to, jak są wykonane i... No, że są takie nieidealne i... No i na pewno robione na kole. O, widzicie? Także takie miseczki. Co prawda one mają już takie zacieki, ale to wiecie, to nie są miski, z których się je. To są po prostu, wiecie, już takie... Pamiątki, pamiątkowe miski. O, bo to już... Po prostu jako staroć w domu. A że my takie starocie lubimy, to te miski się wpiszą tutaj w klimat tego domu, jak znalazł. No i... Ostatnią rzeczą to zobaczcie takie stare bombki, też retro. Powiem wam, że my w ogóle całą choinkę mamy w takim stylu takich starych retro bombek. Kupujemy zawsze na starociach. Oprócz szkła, ceramiki, to zawsze jak znajdziemy stare bombki, to je zawsze bierzemy. I całą choinkę mamy w tym momencie już w starych bombkach. Wiecie, taką choinkę w takim starym stylu, kolorową, nieidealną. Zresztą, jak będą święta, to wam pokażemy. Kiedyś mi się podobały takie aranżowane, nowoczesne choinki, a teraz lubię właśnie takie nieidealne, ze starymi bombkami, każda inna, kolorowe, takie, no takie jak lata 60., 70. były modne choineczki, takie lubię. Ubieramy zawsze z Olkiem, Olek zawiesza jak chce, każdy, wiecie, dodajemy też zawsze opierniczki domowej roboty i ta choinka jest taka nasza, taka, no, taka nieidealna, ale piękna. Zresztą zobaczycie, bo na pewno będę kręcić vlogmas, to zobaczycie naszą choineczkę z tymi różnymi starymi bombkami, których mamy całą masę na strychu. Pada deszcz, ale przyszłam wam pokazać nasz plan na wieczór. Ojku, mokro, mokro, ale to nie przeszkadza. Zobaczcie, jak paruje. Dzisiaj się będziemy kąpać. Jak się uda, to położymy dzieci szybciej spać i pójdziemy sobie posiedzieć razem w Bali. Taki mamy plan, ale czy nam to wyjdzie? Wiecie, jak plany planami przy dzieciach, nie? Ale może, może. Wróciłam z zakupów do domu. Patrzcie, co pies zrobił. Śmieci sobie wszystkie rozwaliła i przyniosła do kojca. Sztu masakra! Już, już, już! O! No dobra, żeby było jasne, to jest moja wina, bo... Nie wyniosłam śmieci, tylko je tu zostawiłam. Naszykowane do wyniesienia. Dobra, sprzątam, ogarniam dziecko. O, jak ćwiczymy dzisiaj. Dzisiaj Julka odkryła, że nogami też można się poruszać grzechotki.
cały czas zadziera nogi do góry. Juleczko. A to jest grzechotka. A czekaj, jak które piszczy, to piszczy. A tu jest... Teraz to piszczy? No. Kim piszczy? Ale piszczy tak jak tamto. Małuś i pokaż też jak to piszczy. Olek podchodzi i bawi się z Julką, nie? Bierze grzechotkę. Taką i robi tak, o. Ja mówię, popisz ci troszkę. On robi jedno takie ściśnięcie, takie. O, aż dziwnie piszczy. Tak? No ale to się tak pompuje, a nie, że i ściska, jakby flaki miały wyjść tej zabawki. Mówisz, Julka, na brata zawsze można liczyć. Wiesz co, ona chyba tu ma za duży pierdzielnik. Zdejmiemy trochę, za dużo. Szczęść. No. To dziecko będzie nerwowe, jak się będzie z tobą bawić. Wiecie, że koty gubią wąsy? Ja nie wiedziałam. Właśnie leżymy i tak patrzę, co tutaj leży? A to patrzcie. To jest koci... wąs. O Jezu, tu jest. O, koci wąs. Miejsce kociej zbrodni. Wczoraj byliśmy w Playu i pani z Playa tam likwidowała wiecie, te telefony, które są na wystawach i dała Olkowi dwa. To są takie atrapki, ale słuchajcie, taki jeden jak prawdziwy, nawet ciężar mają chyba taki sam. Do zabawy. Tak rozdawała dzieciom właśnie te atrapy do zabawy. Więc powiem wam, że od wczoraj jest taka zabawa. Chodzi się bawi tymi telefonami sztucznymi. Ale fajnie wyglądają. Te obudowy to chyba prawdziwe, nie? No to... Tylko środek jest atrapa. Ja się tak ślizgają. No, chciał wam pokazać, jak pompki robi. Patrzcie, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, super, 11. O, 12. 13, 15. No brawo. Mega poszło. Ale zadzierasz nogi wysoko. Brawo. Wyżej. Super. Nie wiem. Taka fajna już się robi, taka bardziej świadoma swoich ruchów. No pokaż się, pokaż. O, jak nogi wysoko, pięknie. Bo jej grzechocze, to wiecie, jest zabawa, nie? Ekstra. Żegnamy się z wami. Pa! Pa! Pa!